Drodzy, czy lubicie bardziej zachętę, czy napomnienie? Napomnienie. Niektórzy napomnienie, inni zachętę. Słuchajcie, no to dzisiaj będzie słowo dla wszystkich. Dlatego, że tekst, który chcemy dzisiaj rozważać, mówi i o napomnieniu, i o zachęcie. W jednym słowie. Jest to 4 rozdział listu do Efezjan. I on zaczyna się właśnie takim słowem: napominam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Ale to słowo napominam, to jest słowo, które w języku greckim, z języka greckiego można tłumaczyć jako i zachęcam, i napominam. I niektóre przekłady, jak zobaczycie, mają w tym miejscu zachęcam, a inne napominam. Dlatego do wszystkich. Słuchajcie, jest to słowo dzisiaj. I ci, którzy lubią napomnienie, i ci, którzy lubią zachętę. Ja osobiście lubię bardziej zachętę. Chociaż muszę wam powiedzieć, że czasami jak jestem napomniany, to muszę z niechęcią przyznać, że potrzebowałem tego napomnienia. Czasami żona coś mi powie, wiecie? Ona tu jest i słyszy niestety, ale czasami coś mi powie, ja sobie uświadamiam, patrz, miała rację, no. No nie jestem z tego zadowolony, że miała rację, ale w momencie, kiedy to napomnienie do mnie dociera, uświadamiam sobie, że jego potrzebowałem. No cóż, usłyszała to już, co ja powiedziałem. Słuchajcie, to słowo mówi tutaj nam, i może przeczytajmy sobie najpierw ten cały fragment z 4 rozdziału listu do Efezjan. Napominam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł ze sobą jeńców i ludźmi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, który co i wstąpił. Wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, rośnie i buduje siebie samo, zgodnie z według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Długie zdanie. Drodzy, to jest piękny fragment, ale żeby go zrozumieć i tak trochę bardziej przyswoić, to musimy uświadomić sobie, co było powiedziane wcześniej. Drodzy, kiedy czytamy Biblię, jednym z bardzo istotnych czynników jest to, żebyśmy czytali w kontekście. Wiecie, jeśli wyrwiemy sobie jakiś fragment i stworzymy sobie z tego jakąś naukę, to prawdopodobnie zbłądzimy. Jest bardzo duże podobieństwo, że zbłądzimy. Dlatego, że wyciąganie wersetów z kontekstu prowadzi do herezji. Tak powstało wiele różnych herezji na przestrzeni historii Kościoła. A więc zawsze musimy w kontekście to rozumieć. I drodzy, jaki to jest kontekst? Otóż rozważaliśmy pierwsze 3 rozdziały na wcześniejszych kazaniach, nabożeństwach. I drodzy, widzieliśmy, że ten pierwszy rozdział listu do Efezjan pokazuje nam, co Bóg uczynił w Chrystusie dla nas. Pokazuje nam Jego zbawienie, Jego chwałę. Pokazuje nam, co my mamy w Chrystusie. Tam ciągle się powtarza, w Nim jesteśmy usprawiedliwieni, w Nim jesteśmy dziećmi Bożymi, w Nim mamy dziedzictwo, w Nim wszystkie
największe bogactwo, jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszystko w Nim. Później w drugim rozdziale mamy pokazane ludzi, którzy są duchowo martwi, a później nagle są duchowo żywi. Co się stało? Otóż wkroczył Bóg ze swoją łaską i tych, którzy byli martwi, uczynił żywymi. Duchowo martwi ludzie stali się duchowo żywi. Stali się nowym stworzeniem. I jako tacy mają żyć. I teraz przechodząc do czwartego rozdziału, to, co tu jest napisane, zakłada, że my znamy to, co było wcześniej. A więc, jeśli Paweł to mówi, to zakłada, że przeczytałeś pierwsze trzy rozdziały. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że, drodzy, to, co tu jest napisane, to napomnienie, czy też zachęta, ona mówi nam o tym, w jaki sposób mamy żyć, ale my nie jesteśmy w stanie w taki sposób żyć, jeśli nie zrozumiemy tego, co wcześniej było powiedziane. To znaczy, jeśli nie zrozumiemy poselstwa Ewangelii. Drodzy, wszystkie przykazania w Nowym Testamencie są oparte, bazują na tym, że znasz Ewangelię. Że przyjąłeś tą Ewangelię do swojego serca, że żyjesz tą Ewangelią. Dlaczego? Dlatego, że żaden człowiek nie jest w stanie w taki sposób żyć, jak tu jest napisane, jeśli najpierw nie doświadczył Bożego przebaczenia, jeśli najpierw nie narodził się na nowo, nie żyje z Chrystusem, inaczej nie będzie miał w ogóle mocy do życia w taki sposób. A więc to, co tu jest napisane dlatego, że ty możesz tak żyć. Bo Chrystus napełnił ciebie, bo dał ci swego Ducha Świętego i ty jesteś w stanie zacząć tak żyć. Rozumiemy? To jest możliwe tylko dzięki temu, że przyjąłeś Ewangelię i żyjesz według niej. To Ewangelia uzdalnia cię do takiego rodzaju życia. A więc tutaj nie są podane jakieś ogólne zasady etyczne dla wszystkich ludzi. Nie. To jest powiedziane bardzo konkretnie do Kościoła, do ludzi, którzy są odrodzeni z Ducha Świętego. Którzy mają moc, żeby w taki sposób żyć. Wiecie, my nie jesteśmy w stanie o własnych siłach sprostać Bożym wymogom. My nie jesteśmy w stanie tak żyć, jak Boże Słowo mówi. To jest niemożliwe. Wielu ludzi się zniechęca do chrześcijańskiego życia, dlatego że próbują po swojemu. Przychodzą, podchodzą, próbują, spinają się, jak tylko mogą. I nie dają rady. Dochodzą do ściany i mówią, nie, to nie działa. Bo to nie działa w taki sposób. Drodzy, to Bóg działa w nas. To Duch Święty działa w nas. On uzdalnia nas, że my zaczynamy żyć tak, jak Bóg mówi. To jest jedyny sposób. To On jest sposobem. On jest tym, który nas do tego zdania. On umożliwia nam życie według Bożych standardów. I dlatego tak ważne jest poznanie tego kontekstu, bo jeśli tego nie znamy, to my nie będziemy rozumieli, nie będziemy w stanie tego zrealizować w ogóle. To będzie dla nas puste słowa. Drodzy, to jest podstawowa rzecz. Dlatego powstaje pytanie, czy ty znasz Ewangelię? Czy ją przyjąłeś? Czy otworzyłeś swoje serce na Chrystusa? Czy poddałeś Jemu swoje życie? Czy On ma prawo w tobie panować? Ostatnio mówiliśmy o tej modlitwie, którą Paweł się tam modli, o to, żeby oni zostali wypełnieni Bogiem, można tak powiedzieć w skrócie. Właśnie. Mówiliśmy o tym, że Chrystus zadomowił się w sercach waszych. On się modli o to, nie? Żeby się zadomowił, to znaczy, żeby czuł się jak u siebie w domu. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, czy w twoim sercu, czy w twoim życiu Chrystus czuje się jak u siebie w domu? Czy może czuje się tam jak nieproszony gość, nie? Czy czuje się prawdziwie jak u siebie w domu? Może tam robić, co chce. Swoje porządki zaprowadzić, nie? Drodzy, to słowo zachęca nas do jedności. Dużo jest tu mowa o jedności. Jednak zakłada to, tak jak powiedziałem, to, że my poznaliśmy Ewangelię, w tej Ewangelii trwamy i tą Ewangelią żyjemy. Czyli poznaliśmy Bożą łaskę, która nas odmienia, przemienia i która każdego dnia na nowo daje nam siłę i motywację do tego, żebyśmy w tym dniu przeżyli ten dzień z Chrystusem i dla Chrystusa. I tylko dzięki tej łasce to jest możliwe. Drodzy, Paweł mówi tak, napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. A więc on mówi, słuchajcie, ja jestem więźniem. On był w więzieniu, kiedy pisał ten list.
Wiecie, to jest jednym z najpiękniejszych listów, jeśli chodzi o taką teologiczną głębię. Tak przynajmniej twierdzą wielu teologów. Taki najbardziej głęboki list apostoła Pawła, ale drodzy, on powstał w więzieniu. Niesamowite, nie? Gdybyśmy pisali list z więzienia, byśmy napisali: pomóżcie, tak mi to ciężko, przywieźcie paczki, nie o co jeść. Nie? Paweł pisze najpiękniejszy list z więzienia. I wiecie, to co tutaj pisze, to on jakby w ten sposób uwiarygadnia to, co mówi. Dlatego, że mówi: słuchajcie, to nie są jakieś puste słowa. Ja nie mówię tak sobie o coś tam bla bla, żeby było fajnie i miło, żeby coś religijnie wybrzmiało. Nie. Ja dla sprawy Chrystusa jestem w więzieniu. A więc to, co mówię, ja to uwiarygodniłem swoim życiem. Ja z powodu zwiastowania tego słowa jestem w więzieniu. A więc to, co mówię, to ma swoją wagę, to ma swoje znaczenie. Rozumiecie? Łatwo jest dzisiaj mówić wiele różnych słów. Ale tak często te słowa nie pokrywają się z życiem ludzi, którzy je wygłaszają. Apostoł Paweł był w więzieniu z powodu zwiastowania tych słów. A więc to, co on mówi, ma znaczenie. To nie jest zwykłe bla bla. To jest coś, co on potwierdził, uwiarygodnił swoim życiem, swoim postępowaniem. I on mówi, abyśmy żyli, jak to mówi, jak przystoi na powołanie wasze. Wiecie, pamiętam, jak byłem mały, to moja mama nieraz mówi: Jarek, zachowuj się jak przystoi, nie? Jak ty się zachowujesz? No więc chyba się zachowałem jak nie przystoi, nie wiem, ale tak mnie często napominała, nie? No więc, drodzy, co to znaczy, jak przystoi na powołanie wasze? W innych miejscach mamy nieraz powiedziane, aby nasze życie było godne Ewangelii Chrystusowej. Na przykład w liście do Filipian jest o tym powiedziane. Aby nasze życie było godne Ewangelii Chrystusowej. W innym miejscu jest napisane, abyśmy żyli godni Boga, który nas powołuje. Tutaj jest podobna myśl. Mamy żyć życiem godnym Boga, Ewangelii, tego, w co wierzymy. Czyli nasze życie ma się zgadzać z tym, w co wierzymy i co wyznajemy. Ma być między tym jakaś jedność, jakaś relacja. Nie? A nie, że jedno sobie głosza, a żyje jakoś zupełnie inaczej. Nie? To ma być jedność. Ja mam żyć godnie tej Ewangelii. Wiecie, Ewangelia jest najwspanialszym poselstwem, jakie jest na tej ziemi. Tak wierzę. Jeśli my mamy żyć godnie, to znaczy musimy naprawdę, nasze życie ma być godne tej Ewangelii. I Paweł mówi, że to jest nasze powołanie. Mamy żyć zgodnie z tym powołaniem. Wiecie, to jest coś takiego jak, na przykład, jeśli ktoś zostaje wybrany na prezydenta i następnego dnia byśmy go widzieli pod budką z piwem, jak tam z kumplami pije piwo, to co byśmy pomyśleli? No, czekaj, coś tu jest nie tak. No jak to? Przecież jest prezydentem, przecież tak nie może, nie? On tak nie powinien. On powinien inaczej żyć, nie? Albo gdybyśmy zobaczyli, że, nie wiem, w swoim życiu żyje byle jak i to byśmy powiedzieli, nie, no tak nie można. Prezydent musi żyć życiem godnym, nie? Tego urzędu prezydenta. On jest reprezentantem całego narodu i tak dalej. Drodzy, tu o coś takiego chodzi, że ja mam żyć takim życiem, godnym Ewangelii. Jestem Bożym dzieckiem. Jestem powołany przez Chrystusa, mam żyć życiem godnym Ewangelii. Ale to może powodować takie myślenie, no nie, no ja nie jestem w stanie tak żyć. No właśnie, to co apostoł Paweł tutaj mówi, to mówi to dlatego, że my jesteśmy w stanie tak żyć. Właśnie dlatego, że Ewangelia dotarła do naszego życia. Że ona przemieniła, odmieniła nas. I dlatego my jesteśmy w stanie zacząć żyć w ten sposób. Dlatego Paweł to mówi. Nie mówiłby tego, gdyby to było niemożliwe. Ale właśnie dlatego, że to mówi, to jest możliwe. Bo to jest ta prawda, która wynika z Bożego Słowa. I wiecie, on tutaj mówi o jedności dalej. Mówi o wielu różnych słowach o tej jedności. Zachęca do tej jedności. Ale zaczyna czymś takim zupełnie innym. To znaczy mówi tak: z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Zaczyna taką część, która wydawać się by mogła trochę doktrynalna, trochę tam mówi o pewnych rzeczach, później w czym mam być jedno i tak dalej, ale zaczyna od czegoś zupełnie innego. Wiecie, dla mnie jest bardzo istotna kwestia, kiedy patrzę na Boże Słowo, to widzę taką ciekawą rzecz. Zdrowa nauka prowadzi do zdrowego życia. W Biblii, w Nowym Testamencie, w tej nauce Chrystusa widać wyraźną zgodność pomiędzy zdrową nauką a zdrowym życiem. Nie można wyznawać tylko zdrowej doktryny, a życie gdzieś tam byle jak, nie? Albo nie można wyznawać fałszywej doktryny i dobrze żyć, bo to też nie za bardzo się ze sobą ma.
Zdrowa nauka prowadzi do zdrowego życia. Tak to powinno wyglądać. I widzę tutaj pomiędzy tym zależność bardzo silną. Ja mam zarówno wyznawać Chrystusa, zdrową naukę apostolską, jak i żyć takim życiem. Zobaczcie, największym przykładem dla nas jest Chrystus. On właśnie tak żył. To, co mówił, to czynił, nie? Psychologicznie patrząc, można powiedzieć, że był najbardziej zintegrowaną osobowością, jaka istniała kiedykolwiek, nie? Bo u niego czyny i słowa były zawsze idealnie w jedności. My z tym mamy problem, nie? Ja nieraz, moja żona mówi, słuchaj, tam, weź tam kup coś po drodze, nie? Wróciłem, mówi, i kupiłeś? Zapomniałem. Bardzo często mi się zdarza, że coś mówię, że zrobię i później nie robię, nie? Bo zapominam z różnych przyczyn, nie? No jeśli tylko zapominam, to jest najłagodniejszy przykład. Nie będę używał przykładów mocniejszych, nie będę wam opowiadał, ale to nam pokazuje, drodzy, że my mamy żyć w jakiś sposób, zobaczcie, z wszelką pokorą i łagodnością. Czym jest pokora? Gdybyśmy się tak zastanowili, bo wiecie, czasami niewłaściwie rozumiemy pokorę. Niektórzy myślą, że pokora to jest takie poniżanie samego siebie, nie? Pogardzanie samym sobą. To nie jest pokora. To nie o to chodzi. Chodzi o zupełnie coś innego. Pewien człowiek określił to tak, przeczytam wam. Pokora to trzeźwa samoocena, która nie wynosi się nad innymi, która własnymi zaletami nie gra przeciwko innymi, nie manipuluje przeciwko innymi, lecz akceptuje siebie z tymi darami, które Bóg podarował i bez zarozumiałości używa je w społeczności. Czyli zobaczcie, pokora to jest taka właściwa ocena samego siebie. Ja wiem, kim jestem w relacji do Boga, w relacji do innych. Mam właściwą samoocenę. Wiecie, niektórzy, kiedy myślą o sobie pokora, to myślą, że muszą sami siebie teraz pogardzać, umartwiać, ale to naprawdę nie w tą stronę idzie. Pewien taki pisarz znany chrześcijański, C.S. Lewis, powiedział coś takiego, że pokora nie oznacza myślenia o sobie gorzej, ale myślenia o sobie mniej. Wiecie, jaki jest nasz problem? My za dużo myślimy o sobie. To jest nasz problem. My się kręcimy ciągle wokół siebie. My poddajemy się takiej tyranii naszego ego. Ciągle tylko my, tylko ja. Nie? I to jest problem. Pokora wyzwala nas z tego, prowadzi do wyzwolenia z tego. Dlatego kiedy Chrystus pojawia się w moim życiu, to On zasiada na tronie mojego serca, a to moje ja zostaje zdetronizowane. O to właśnie chodzi. I wtedy ja mam myśleć więcej o Nim, o innych ludziach, o służbie dla innych, niż o sobie. Wiecie, to są błogosławione momenty, kiedy mogę zapomnieć o sobie, służąc innym. Wiecie, ile radości z tego jest? Ze służenia innym ludziom? Kiedy na chwilę zapominamy o swoim tylko świadku, o swoich problemach, swoim życiu. My za dużo myślimy o sobie, drodzy. Pokora prowadzi nas do wyzwolenia z tego, z tej tyranii naszego ego, tyranii naszego ja. Dlatego, drodzy, my mamy być pokorni. To znaczy, w społeczności to ma niesamowite znaczenie. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy wszyscy tacy pokorni byli, nie? Wszyscy przejęci drugim, nie? Wiecie, ja czasami, kiedy spotykam się z ludźmi, to czasami jestem zdegustowany, że tak powiem, kiedy z kimś rozmawiam, a ten ktoś ciągle o sobie, nie? Jakikolwiek byś temat nie rozpoczął, on ciągle, a ja to tak, a ja to... I ciągle on się tam pojawia, nie? Nie potrafimy porozmawiać wspólnie o czymś, tylko ciągle o mnie, nie? Niektórzy mają taką tendencję, nawet nieświadomie, bo to człowiek nieświadomie robi. Ale zobaczcie, jak bardzo my jesteśmy w tym słabi. Ja mówię tu o sobie, drodzy, bo ja nieraz widzę po sobie, z kim się rozmawiam i ciągle mówię, ja mu powiem, jak ja to, ciągle jak ja, nie? Tak jakoś, nie? Tak wychodzi z nas, nie musimy o tym z tego się starać, a po prostu wyłazi z nas w taki sposób. Pokora oznacza, że ja mogę myśleć o innych, że mam trzeźwą ocenę samego siebie. Nie znaczy, że ja sobą pogardzam, ale ja wiem, jakie mam dary, zdolności, ale wiem też, jakie mam słabości, jakie mam wady. Ja sobie zdaję z nich sprawę, potrafię przyznać się do tego, że takie mam. I wiem, że to są moje słabości, nad którymi muszę pracować. Nie? I nie będę próbował za wszelką cenę bronić, jak ktoś mi coś powie, że słuchaj, dam coś niewłaściwie, to nie będę teraz bronił, rozumiecie? Ja mogę przyznać, tak, rzeczywiście, ja mam z tym problem. Dzięki, że mi to o tym mówisz, nie? Rozumiecie, pokora to jest umiejętność właśnie w taki sposób postępowania. My mamy żyć z wszelką pokorą, to jest napisane. Z łagodnością, z cierpliwością,
znosząc jedni drugich w miłości. Słuchajcie, gdybyśmy dzisiaj tak żyli, wszyscy, nie? Zgodnie z tym jednym wersetem, to tutaj byśmy raju doświadczyli, to byłby Eden tutaj. To byłoby przepiękne, nie? Wszyscy przejęci drugimi, chcący służyć drugim, nie? Z pokorą, ja nie mogę. Jaka to byłaby społeczność, nie? Zobaczcie, ale skoro Boże Słowo to mówi, to znaczy, że to jest możliwe. Wiecie dlaczego? Bo Chrystus taki był. Czytamy, że uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Taki jest Jezus. A Jego Duch mieszka w Tobie i we mnie. To znaczy, ja jestem w stanie tak żyć. Amen? Amen. Chwała Bogu, że się zgadzacie. To znaczy, że mamy fajną społeczność dzisiaj. Drodzy, tu jest napisane, że mamy znosząc jedni drugich w miłości. A więc miłość jest czymś, co przenika wszystko. Oczywiście my rozumiemy, że miłość to jest Boża miłość, którą Bóg nam okazuje. A wiecie, z miłością jest tak, że miłość rodzi miłość. I to nieraz widać w relacjach damsko-męskich, nie? Ktoś zaczyna, chłopak zaczyna kochać dziewczynę, ona na początku tam niby nie chce, niby tego, ale on tak wytrwale ją kocha i w końcu rozkochuje, nie? Ją w sobie i zaczyna się tam miłość między nimi, nie? Miłość rodzi miłość. Drodzy, chcę to przenieść na tą sferę Boga. Bóg pierwszy okazuje nam miłość. I On sprawia, że my zaczynamy Go kochać. My nie jesteśmy sami w stanie Go kochać. Ale kiedy On zaczyna nas miłować, my doświadczamy Jego miłości, to w nas się coś rodzi, jako odpowiedź. On nas napełnia tą miłością, dzięki której my jesteśmy w stanie Jego również kochać, ale też innych ludzi. To prowadzi nas do tego, że zaczynamy umieć kochać ludzi. Wiecie, to jest niesamowita rzecz. Tego trzeba się uczyć, nie wiem, czy wiecie. Bóg nas napełnia tym, ale my musimy się też uczyć. To znaczy chcieć tak postępować, chcieć tak żyć. To słowo dalej mówi, że mamy się, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Starając się zachować jedność ducha. Można by to słowo przetłumaczyć też tak, że starając się zachować jedność, którą podarował nam Duch, którą daje nam Duch, która od Ducha pochodzi. Drodzy, co to znaczy? To znaczy w praktyce, że my tą jedność już mamy. To nie jest tak, że my mamy teraz wysilić się i wytworzyć tą jedność między nami. Spróbujmy ją wspólnie razem na 3-4 i będziemy się siłować i może wytworzymy jedność. To tak nie działa. Jedność została nam dana przez Ducha. My w Duchu Świętym mamy tą jedność. My mamy ją zachować. To znaczy mamy dbać, żeby ją nie stracić. Ona jest już nam dana jako Kościołowi. A więc my mamy trwać w tej jedności. Mamy ją pogłębiać, rozwijać oczywiście. Ale ona nam została dana. Drodzy, kiedy czytamy ten fragment, zresztą cały ten list do Efezjan zresztą i nie tylko, to widzimy bardzo ciekawą rzecz, że to jest skierowane do Kościoła. Wiecie, gdybyśmy się tak przyjrzeli temu, co mówi Nowy Testament, to większość rzeczy, które on mówi, jeśli chodzi o takie zachęty, czy napomnienia, czy jakieś apele do nas, jest skierowane do człowieka w kontekście wspólnoty. To znaczy, tam prawie nie ma takich napomnień, które by dotyczyły tylko pojedynczego człowieka. Ono zawsze w jakimś sensie zakłada, że żyjesz w jakiejś wspólnocie. Jest wiele tego przykładów, ale mówię o tym dlatego, że wiecie, ja nie widzę w Nowym Testamencie takiego przykładu człowieka, który żyje sam dla siebie swoim chrześcijańskim życiem bez wspólnoty. Tego w Nowym Testamencie w zasadzie nie ma. Tam nawet takiego założenia nie ma. To jest powiedziane zawsze w kontekście wspólnoty. Wiecie, kiedyś nasz wieszcz polski Mickiewicz powiedział: sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. To nie jest obraz chrześcijanina. Ja wiem, że niektórzy tak myślą, że ja mogę sam sobie być, ja nie potrzebuję tam wspólnoty. To jest nieprawda. A przynajmniej jest to wbrew założeniu Chrystusa. Bo Jezus wszystko to, co mówił, to prowadzi do Kościoła. Zobaczcie. On powiedział, miłujcie się nawzajem. Na przykład. Jak jesteś sam w stanie wypełnić to przykazanie? Jak nie masz innych ludzi obok siebie, nie? Wielokrotnie jest w Nowym Testamencie bardzo wyraźnie pokazane, że my mamy żyć we wspólnocie. My potrzebujemy Kościoła. I Chrystus nas do tego powołał. To jest Jego wola. To nie jest jakiś wymysł jakiegoś tam Kościoła czy człowieka. To jest po prostu wola Pana Jezusa,
który tak to ustanowił. On sam powołał Kościół, buduje ten Kościół i chce, żebyśmy byli jego częścią. A więc tą jedność ducha my mamy zachować, bo ona została nam dana. W jaki sposób się ta jedność wyraża? Tu jest powiedziane jeszcze wspólni pokoju, nie? Takim pokój. Nie? Drodzy, tak czytając ten fragment, przyszła mi taka myśl. Zobaczcie, jak my często dyskutujemy albo nawet jesteśmy gotowi się pokłócić o rzeczy, które w ogóle nie są ważne. Nie? Zobaczcie, kiedy tu czytam, jakie są te kryteria jedności, czy też te punkty, w jakich ma się wyrażać nasza jedność, to tam nie ma na przykład, czy pochwycenie będzie przed uciskiem, czy po. Nie? Tam nie ma takich tutaj rzeczy. Nie? Nie ma tam jakichś innych różnych, no mnóstwo różnych rzeczy, co do których czasami dyskutujemy. Ja nie mówię, że nie możemy dyskutować, wręcz przeciwnie, powinniśmy. Jeśli potrafimy dyskutować tak, jak napisane, z wszelką pokorą, z łagodnością, nie? Z cierpliwością, znosząc jedni drugich, miłość, nie? To wtedy możemy dyskutować dopiero. Jeśli uświadamiasz sobie, że nie jesteś w stanie dyskutować w taki sposób, to może lepiej nie dyskutuj, nie? Bo wiecie, dużo większą szkodę robimy, kiedy my kłócimy się z bratem czy siostrą, niż kiedy my bronimy swojego stanowiska, bo tego trzeba bronić koniecznie. Oczywiście, trzeba bronić. Natomiast jeśli to robimy za taką cenę, że pokłócimy z bratem czy siostrą, to jest to za duża cena. Te rzeczy, które są naprawdę ważne, co do jedności. Zobaczcie, że tu są opisane. Na czym one polegają? Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Zobaczcie, że 7 rzeczy tam jest napisane, nie? 7 jest taką ciekawą liczbą w Biblii, gdzie często oznacza taką pewną pełnię. I tutaj jest też 7 rzeczy wymienionych. Drodzy, jedno ciało, jeden duch. Jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Wiecie, kiedy ludzie się żenią ze sobą, pobierają się, to są jednym ciałem, nie? Mimo, że może nie czują tego, nie? Jak to? No ja, to jest moje ciało, to jest moje żony ciało, nie jak jednym ciałem, nie? Ale są jednym ciałem przed Bogiem, nie? Są już połączeni razem. I podobnie my, jeśli stajesz się częścią Kościoła przez nowe narodzenie, jesteś jednym ciałem. Stajesz się częścią tego jednego ciała, nie? Z innymi. I teraz jeden duch przenika to ciało. Nie? Zobaczcie, że nasza więź, czy nasza jedność nie polega na tym, że no my tak siebie lubimy i mamy wszyscy takie same zainteresowania. Nie? Wszyscy tutaj na sali mamy zainteresowanie tak, jak ma pastor. Nie? Wszyscy muszą lubić to, co pastor. Jak nie, to przepraszamy, ale to nie jest dla was. Nie? Budować. Nie, no to może moje zapraszam. Słuchajcie, to nie tak. To jest zupełnie inaczej. Jedność mamy w duchu, duchową jedność. I my możemy pochodzić z różnych, mieć różne na przykład poglądy polityczne, nie? Jedni są za prawą, drudzy za lewą. To nic. Tu mamy jedność, tu jesteśmy razem. Bo łączy nas coś więcej niż poglądy ludzi. Nie? Łączy nas Chrystus, Jego krew. I w ten sposób jesteśmy krewnymi przez krew Chrystusa, nie? To jest niesamowita jedność. To jest to pokrewieństwo, o które nam chodzi. A więc ten duch, który nas łączy, to jest dużo istotniejsza kwestia niż wszystkie różnice, które są między nami. Słuchajcie, nawet jeśli spotkam się z bratem, który jest totalnie odmienny ode mnie i może ma przeciwne poglądy, jeśli mamy tego samego ducha, to potrafimy się dogadać, nie? Powiemy tak, o, ciekawe masz poglądy, ja mam zupełnie inne, ale fajnie, że jesteśmy braćmi, nie? Możemy sobie pogadać, no. Może nawet czegoś nowego się dowiem. Może nawet mi przekonam do czegoś, no bo może moje poglądy nie są najwłaściwsze w tej dziedzinie. A więc, drodzy, jeśli duch nas łączy, to nie ma przeszkód, które nie potrafilibyśmy rozwiązać. Bo z wszelką pokorą, łagodnością, duchu miłości potrafimy ze sobą rozmawiać. To jest Kościół. Jedna nadzieja, która nas łączy. Drodzy, mamy tą samą nadzieję. Tą samą nadzieję, do której jesteśmy wezwani, powołani. Nie? Wiecie, można mieć różne nadzieje na tym świecie. I ludzie mają bardzo różne nadzieje, nie? Niektórzy mają nadzieję, że w końcu kiedyś będą mieli jakiegoś tam Porsche, tam Carrera, może inni mają jeszcze inne jakieś tam nadzieje, że coś tam wreszcie osiągną. Ale drodzy, my jako wierzący ludzie mamy taką nadzieję, która jest związana z Chrystusem, z tego, że będziemy z Nim na wieki. My to wiemy. I to jest ta nadzieja, która nas łączy, nie? Będziemy kiedyś z Nim na całą wieczność, bo On nas tam powołuje i zaprasza. Jesteśmy zjednoczeni w tej nadziei. Mamy tą samą nadzieję, pomimo, że możemy się różnić w wielu innych kwestiach.
Drodzy, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Zobaczcie, że chrześcijaństwo to nie jest synkretyzm religijny, to znaczy to nie jest łączenie wszystkich religii razem do jednego worka. To nie jest trochę tu, trochę tam, wszystkie drogi prowadzą do Boga, jest okej. Okazuje się, i to jest dzisiaj niepopularne, bo jest niepoprawne politycznie, że chrześcijaństwo pod tym względem jest takie ekskluzywistyczne, to znaczy uważa, że tylko i wyłącznie w Chrystusie jest zbawienie. O tym świadczy nam cały Nowy Testament, takie chrześcijaństwo. To jest dzisiaj niepopularne, bo to jest takie nietolerancyjne trochę, no jak ty możesz tak mówić, nie? Tak naucza Chrystus, tak naucza nas cały Nowy Testament, że tylko w Nim jest zbawienie, tylko w Nim jest przebaczenie. A więc jest jeden Pan. Wiecie, w tamtym czasie, kiedy to było zapisane, Paweł cierpiał za to, będąc w więzieniu. Wiecie, w tamtym czasie było takie określenie po grecku Pan to jest Kyrios. I w tamtym czasie było tak, że każdy obywatel Cesarstwa Rzymskiego musiał raz w roku złożyć ofiarę na kadzidło, tam coś jakieś wysypać, jakieś tam, proszę, znaczy jakieś kadzidło do ognia, jako swój kult dla cesarza. I musiał powiedzieć, cesarz jest Panem, czyli cesarz jest Kyrios. A chrześcijanie mówili, nie, Jezus jest Kyrios, Jezus jest Panem. I dlatego chrześcijanie mieli wiele problemów, bo się nie zgadzali na to. Ale można powiedzieć, no co tam raz w roku, nie, machnij to kadzidło do ognia, co tam jest. Dalej będziesz żył po chrześcijańsku, nie, tylko tak raz machnij, nie. Rozumiecie? Chodzi o to, że chrześcijaństwo mówi nie. Jest tylko jeden Pan, jest Jezus Chrystus. I od tego nie możemy odstąpić. Wiele innych rzeczy możemy rozmawiać, ale tu jest granica, od której nie odejdziemy, choćby nie wiem co. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Bardzo wyraźnie mówi. A więc zobaczcie, że to jest coś, co jest specyficzne tylko dla chrześcijan. Bardzo konkretne dla chrześcijan. To jest coś, co my wyznajemy dlatego, że wierzymy w Chrystusa. I wierzymy, że jest jeden Bóg. Zobaczcie, to jest ciekawa rzecz. Powiedziane, jeden Duch, jeden Pan, jeden Bóg, nie? Widzimy? Jeden Bóg w trzech osobach, tu wyraźnie jest pokazane. To jest bardzo ciekawe też. I drodzy, ten tekst mówi nam o jedności, ale jednocześnie mówi nam o różnorodności. I za chwilę będziemy o tym czytać, że ta jedność to nie oznacza jednorodność. Wiecie, niektóre grupy czy ideologie mówią, że wszyscy musimy być tacy sami, we wszystkim. Praktycznie pod linijkę każdy musi być. Ale chrześcijaństwo tak nie mówi. Chrześcijaństwo mówi pewne te rzeczy, które mamy mieć jedno, które wyrażają naszą jedność, ale to nie znaczy, że my we wszystkim musimy być jedno. To nie znaczy, że my jesteśmy tacy sami. To nie jest taki uniformizm, że każdy musi, wiecie, myśleć tak jak pastor, nie? Ja wam powiem, jak macie myśleć, nie? To nie jest tak. My jesteśmy jedno w duchu i są rzeczy, które wyrażają naszą jedność i w tych rzeczach musimy być jedno. Natomiast jest wiele rzeczy, co do których możemy rozmawiać, dyskutować. Pewien taki znany, tak zwany ojciec Kościoła, Augustyn, powiedział coś takiego: w rzeczach pierwszorzędnych jedność, w rzeczach drugorzędnych miłość, w drugorzędnych tolerancja, a w pozostałych miłość. Nie? Czyli my musimy umieć też rozmawiać. Są rzeczy, do których nie możemy odstąpić, ale jest wiele rzeczy, do których możemy rozmawiać. Nie? I tu jest coś takiego właśnie. I teraz Paweł, przechodząc, mówiąc o tej jedności Kościoła, zaczyna mówić o czymś więcej, o różnorodności. W jaki sposób? A to w taki, że mówi tak, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Co to znaczy? To znaczy, że każdemu z nas, pamiętajmy, mówi tu o wierzących, nowonarodzonych ludziach, którzy poddali swoje życie Chrystusowi, każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Inaczej mówiąc, każdemu z nas dany został dar. Każdy nowonarodzony człowiek ma jakiś duchowy dar. Nie ma nikogo, kto ma wszystkie dary i nie ma nikogo, kto by nie miał żadnego daru. Każdy z nas ma jakiś dar. Tak nauczy nas Boże Słowo. Nie tylko w tym miejscu, w wielu innych miejscach. Że każdy wierzący człowiek ma jakiś dar. Może go nie znać. Mógł go jeszcze nie odkryć. Ale ma. Tak nauczy nas tutaj Paweł. Co więcej, to jest powiedziane, że jaki to jest dar? Jakie to są dary? Bo tu chodzi w kontekście Kościoła. Że to są dary według miary daru Chrystusowego. To znaczy, miarą jest Chrystus. To, w jaki sposób On daje. A więc On daje każdemu Kościołowi dary.
Wiecie, jeśli on daje, ja mu ufam, że on to, co on daje, jest dobre i że on daje, że wie, jak daje, nie? To nie wyklucza to, że ja mam prosić, że mogę starać się, bo mi wkłada na serce, żebym prosił o coś, bo widzę potrzebę, ale to on jest dawcą. To on obdarowuje Kościół darami. Według swojej miary. Wiecie, się bardzo z tego cieszę. Bo gdybym ja miał to robić według mojej miary, no to byłoby niewesoło, nie? Dla was. Ale to jest według miary Chrystusa. To on ustala, jak to ma wyglądać. I to jest dla mnie uwalniające, nie? To jest niesamowite. On jest tym, który obdarowuje, tak jak on chce. I drodzy, ten fragment dalej mówi też o tym, że on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. A więc widzimy, że ta jedność wyraża się w pewnej różnorodności. Nie? Widać tą różnorodność darów, które on daje. Ale to nie psuje tej jedności, którą mamy. Nie? Cały czas mamy jedność w duchu, a jednak jesteśmy, mamy różne dary, a więc jest różnorodność. I teraz, skoro on ustanowił te dary, czy urzędy, niektórzy nawet to nazywają, zobaczcie, że to oznacza, że to są jego dary dla Kościoła. To jest powiedziane, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami. Słuchajcie, możecie różne rzeczy myśleć o pastorach, ale oni są darem Chrystusa dla Kościoła. Muszę to powiedzieć. Tak jest napisane, nie? To jest dar Chrystusa dla Kościoła. Widzicie to? To jest powiedziane, ustanowił jednych apostołami, prorokami, później z ewangelistami, pasterzami i nauczycielami. I teraz ci apostołowie i prorokowie, czy prorocy, to widzimy, że na przykład w drugim rozdziale, 20 wersecie jest napisane zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. A więc to jest to pierwsze pokolenie chrześcijan. Apostołowie wybrani przez Chrystusa, i którzy głosili Ewangelię apostolską, ale też prorocy, którzy potwierdzali to słowo, którzy uwiarygadniali to poselstwo. I później mówi dalej to, co pojawiło się w zborach. Kiedy już nie było tych pierwszych apostołów, pojawiło się ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Ewangeliści to byli ci, którzy wędrowali od zboru do zboru i głosili Ewangelię. Oni często nie byli związani z jednym konkretnym zborem, ale po prostu wędrowali, głosząc Ewangelię. I są zachęty, żeby ich też przyjmować, żeby ich wyprawiać, żeby pomagać, żeby oni mogli głosić Ewangelię aż po cały świat. To są ewangeliści. A tu są dalej pasterze i nauczyciele. Ciekawą rzeczą jest, że one wymienieni są razem. Pasterze i nauczyciele. I teraz ciekawą rzeczą jest, czy ci pasterze i nauczyciele to oznacza jednego, który ma dar pasterza i nauczyciela, czy to są dwie różne osoby. Ale chyba ze dwa razy w Nowym Testamencie jest pasterz i nauczyciel razem wymieniony. Co ciekawie by pokazywało tą funkcję przywódcy w zborze, który ma i dar pasterzowania i nauczania. Nie? Co by gdzieś tam pasowało do siebie bardzo fajnie. Ale to, na co chcę zwrócić waszą szczególną uwagę, to jest kolejny werset. Ten werset 12, który mówi, po co oni są dani? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. Mam pytanie. Kto powinien budować ciało Chrystusa według tego wersetu? Zobaczcie, wszyscy święci. Wszyscy święci. Jeszcze raz przeczytam. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Wszyscy święci mają budować ciało Chrystusa. A kto ma ich do tego przygotować? Apostołowie, prorocy, pasterze, nauczyciele, ewangeliści. Widzicie to? Wiecie, to jest dla mnie uwalniające. Ale numer. Udało mi się na was odpowiedzialność zrzucić teraz. Słuchajcie, to wszyscy święci są powołani do budowania ciała Chrystusowego. Nie pasterze tylko i nauczyciele, nie ci, którzy są gdzieś tam z przodu, którzy mają jakieś szczególne dary do nauczania. Nawiasem mówiąc, zauważcie, że tu są pokazane tylko dary odnoszące się do słowa, do nauczania słowa. Takie są tutaj pokazane. Nie wszystkie dary. Głównie takie właśnie. I skoro wszyscy mają budować Kościół, to nie tylko ja, nie tylko, nie wiem, pastorzy, przywódcy, tylko wszyscy. A ci, którzy są, którzy mają takie szczególne dary, mają przygotować, mają pomóc, mają wzmocnić, napomnieć, zachęcić, skorygować, pomóc towarzyszyć we wzroście, w jakikolwiek sposób zachęcić, zmotywować, żeby wszyscy
byli gotowi, mogli budować ciało Chrystusa. Wiecie, to jest taki, pozwolę sobie taki obraz z meczu piłkarskiego. Wyobraźcie sobie mecz piłkarski. Faceci zrozumieją łatwiej, dziewczyny skupcie się. Jest dwie drużyny, wychodzą na murawę, po 11 osób i grają między sobą, nie? A na ławce siedzą trenerzy, nie? Ich trenują tam, dopingują, prawda, obserwują. I teraz wyobraźcie sobie zupełnie inna sytuacja. Na murawę wychodzą dwóch czy tam trzech trenerów, nie wiem, ile tam jedna drużyna ma. Wychodzi po jednej stronie, po drugiej stronie dwóch czy trzech trenerów drużyny przeciwnej. A na trybunach 22 silnych, kipiących energią zawodników, którzy aż tam się, wiecie, szarpią, żeby tutaj wyskoczyć. I oni siedzą i obserwują, ewentualnie kibicują. Gdybyśmy coś takiego zobaczyli, byśmy powiedzieli, hej, coś jest nie tak, to odwrotnie powinno być, nie? Zobaczcie, jak często my rozumiemy Kościół w taki sposób. My myślimy, że to ci trenerzy, oni mają całą robotę odwalić, oni mają wszystko robić, a reszta tylko kibicuje, siedzi, nie? Mamy taką mentalność wyniesioną z religijnych jakichś różnych systemów, gdzie przychodzimy do Kościoła, teatr jednego aktora. Zobaczymy, co tam pastor dzisiaj powiedział, nie? Ja go tam ocenię później na koniec, nie? Dobrze produkował, czy nie? Nie? Zobaczcie, to jest niewłaściwy obraz Kościoła. My wszyscy budujemy Kościół. Są pewne dary, szczególne, które Pan Jezus podarował Kościołowi do budowania. Po to, żeby wszyscy mogli ten Kościół budować i służyć. Nie? I wtedy jest to tak, jak być powinno. Nie? Wiem, że uwalniam tutaj siebie trochę z odpowiedzialności, nie? Widzicie to, ale drodzy, to jest ważne, żebyśmy my zrozumieli, że my wszyscy jesteśmy powołani do budowania ciała Chrystusa. Tak naucza nas tutaj bardzo wyraźnie Boże Słowo. I zobaczcie, do czego to ma prowadzić. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowych. Piękny obraz. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Czyli zobaczcie, że cały Nowy Testament zakłada wzrost, duchowy rozwój. Chrześcijaństwo to nie jest coś, przyjąłem, chwała Bogu, czekam na niebo teraz. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Nie, ja zaczynam moją drogę z Chrystusem. Ono zaczyna się w momencie, kiedy się nawróciłem i idę, wzrastam, rozwijam się, cały czas coś się dzieje w moim życiu. Co więcej, tu jest powiedziane jeszcze coś takiego, że dojdziemy do jedności wiary poznania Syna Bożego, a więc tak naprawdę chrześcijańskie życie polega na czym? Na poznawaniu ciągłym Chrystusa coraz bardziej, Jego miłości do mnie, Jego łaski. I dalej, aż dojdziemy do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Wiecie, kiedyś zajrzałem do tekstu, jak to w oryginale jest, i to mnie olśniło. Dlatego, że tak mówię sobie, co to znaczy dorastać do wymiarów pełni Chrystusowej? Wiecie, tam było napisane w oryginale? Do miary wypełnienia Chrystusem. Co to znaczy? Miarą dojrzałości jest wypełnienie Chrystusem. I wtedy mi się rozjaśnia, mówię, wow! A więc, jeśli chcesz być dojrzałym, to musisz być wypełniony Chrystusem. Im bardziej jesteś wypełniony Chrystusem, tym bardziej jesteś dojrzałym. Na tym polega chrześcijańska dojrzałość. Dlatego cały czas wszystko tu mamy skoncentrowane na Chrystusie. Chrześcijaństwo kręci się wokół Chrystusa. On jest osią centralną. I wszystko wokół Niego się kręci. A więc, jeśli ty chcesz być dojrzałym chrześcijaninem, to musisz być wypełniony bardziej Chrystusem, jeszcze bardziej. On musi być w tobie. I to jest dojrzałość chrześcijańska dopiero. Dojrzałość chrześcijańska nie polega na tym, że ja dużo wiem, że ja tyle książek teologicznych przeczytałem, nawet Biblię znam na pamięć. To jest wszystko dobre rzeczy są, ale nie na tym polega dojrzałość chrześcijańska. Ona polega na tym, czy ty znasz Chrystusa. Powiem więcej, czy On zna ciebie. Czy ty jesteś wypełniony Nim? Czy Jego Duch wypełnia ciebie? Czy twoje życie zmienia się na Jego obraz, na Jego podobieństwo? Czy ty przypominasz coraz bardziej Chrystusa? Czy jesteś podobny do Niego? To jest chrześcijaństwo. To jest dojrzałość chrześcijańska. Wszystkie inne rzeczy są dobre, ale nie są tak istotne. Bo tu jest powiedziane, że do tej wymiaru, tej pełni mamy rosnąć. Czyli do wypełnienia właśnie Chrystusem, zobaczcie. I dalej tam jest napisane, że nie mamy być ludźmi, którzy są, poddają się tam różnym naukom, takim, siakim, aby nie dać się zwieść na różne bezdroża błędu. Ale abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. W każdej dziedzinie mojego życia mam wzrastać w Chrystusa. Nie? A więc mam jakieś dziedziny życia, to patrzę, czy to się podoba Chrystusowi. Nie?
co Chrystus o tym myśli, jak ja tutaj żyję, nie? Czy Chrystus by chciał, żebym ja tak żył, nie? A może by nie chciał, a może by chciał coś zmienić, nie? To jest o to chodzi. Ja mam wzrastać w każdej dziedzinie mojego życia w Chrystusa. Coraz bardziej. Podobniając się coraz bardziej do Niego. Proste? No. Piękne. Na pewno piękne, drodzy. I jeśli tak jest, jeśli wzrastam w Niego, który jest głową, to jest nawiasem mówiąc bardzo ciekawe, bo zobaczcie, że dopiero my dzisiaj wiemy, że głowa steruje całym ciałem, nie? Wiecie, jeśli ja rękę podnoszę, to sygnał wyszedł z głowy, nie? Oni wtedy chyba jeszcze tego nie wiedzieli. A mimo to jest pięknie pokazane, że to głowa, każdy członek musi mieć relację z głową. To jest bardzo ciekawa myśl. To jest powiedziane o Kościele, ale przenosząc to na budowę, na ciało, my dzisiaj wiemy, że głowa steruje wszystkim, nie? I to pięknie, pięknie właśnie pasuje, zobaczcie, że tak ma być. Każdy członek ciała, czyli to nie jest tak, że staniesz na sądzie i Bóg cię zapyta, no, jak tam przeżyłeś swoje życie chrześcijańskie, a ty powiesz, no, ja znam pastora. On jest Bożym człowiekiem, a więc na pewno Panie Boże mnie wpuścisz, bo on takim Bożym człowiekiem jest, nie? Wiecie, to nie działa tak. To ty musisz indywidualnie nawiązać relację z Chrystusem. Ty. Nie przez tam pastora, wujka, babkę, dziadka, czy rodziców, kogokolwiek. Ty potrzebujesz mieć kontakt bezpośredni z Chrystusem. I jeśli tak jest, to zobaczcie, całe ciało, to jest pięknie pokazane, spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem każdego poszczególnego członka, zgodnie z darami, które Bóg mu dał. Rośnie i buduje siebie samowiłości. Jeśli Chrystus jest głową każdego z nas, jeśli żyjemy w pokorze, jeśli napełniamy się coraz bardziej Chrystusem, to to ciało rośnie samo, buduje siebie, nie? Widzicie to? Piękny obraz takiego ciała, które samo jest niesamowicie rozwinięte. I wiecie, kiedy ja patrzę na swoje ciało, to sobie myślę, to jest niesamowite, ale ja na przykład dzisiaj rano, kiedy wstawałem, to nie myślałem. Najpierw muszę powiedzieć kolanom, żeby one się ruszyły, nie? Nic nie mówiłem kolanom, one się ruszyły jakoś, nie? Tak z automatu. Po prostu jakoś to się zadziało. Zobaczcie, kiedy my żyjemy tak, jak powinniśmy żyć z Chrystusem, zgodnie z tym, co tu jest napisane, to ciało rośnie, buduje samo siebie. To się dzieje, wiecie, niesamowicie wzrost jest, rozwój. To jest piękny obraz Kościoła. Jedności Kościoła w różnorodności, ale jedności Kościoła, który jest zakorzeniony w Chrystusie. I który dzięki Chrystusowi żyje tak, jak Bóg chce, aby żył. Amen.